Pierwsza roślina, czyli dąb, a właściwie jego owoce. Żołędzie, które wcześniej nazbieraliśmy, a ty masz je okazję obserwować w misce, ale i tak pewnie je dobrze znasz. W Polsce rośnie wiele gatunków dębu, ale dla ciebie jest to zupełnie bez różnicy, ponieważ nieważne, czy napotkasz na swojej drodze dęba szypułkowego, bezszypułkowego, czerwonego czy burgundzkiego, i tak jego żołędzie będą jadalne. Ale ktoś mi powie: panie, panie, przecież żołędzie to są gorzkie, niedobre. Sprawdźmy to. Wcześniej rozkroiliśmy żołędzia i popróbujemy. Jak widzicie po mojej minie, no tak, gorzkie, ale co z tym faktem począć? Moi drodzy, takie żołędzie wystarczy odgoryczyć, a jest to bardzo proste. Niektórzy znawcy tematu powiedzą od razu, że o, jeżeli chcesz odgoryczać żołędzie, to tylko i wyłącznie popiołem z drzew liściastych. Albo musisz wrzucić te żołędzie do strumyka, żeby ich przez tydzień obmywała woda. Moi drodzy, ja nie krytykuję żadnych pomysłów i z całą pewnością użycie popiołu, sody oczyszczonej czy nawet strumyka przez tydzień może żołędzie odgoryczyć, ale jest po prostu prostszy sposób, wystarczy je ugotować. A konkretnie to musicie w sobie poobierać te żołędzie, wrzucacie je do wody, gotujecie przez 20 minut, następnie czekacie godzinę, po czym tą wodę odlewacie i powtarzacie proces, czyli znów gotujecie 20 minut i znów tą wodę odlewacie. Po tym czasie próbujecie tego żołędzia, czy nie jest gorzki. Jeżeli nie jest gorzki, to możecie go spokojnie zjadać. A jeżeli jest gorzki, to powtórzcie jeszcze raz ten proces. Bierzcie pod uwagę, że różne gatunki dębu mogą mieć różną skalę goryczy. Moi drodzy, żołędzi z niczym nie pomylicie. Jedne mogą być takie nieco dłuższe, drugie bardziej okrągłe, ale to bez różnicy. Żołędzie też zawierają ponad 300 kilokalorii, zatem są dobrym źródłem pokarmu i pożywienia, ponieważ dają dużo energii. Na swoim kanale wykonywałem kawę z żołędzi, więc jeżeli jesteś zainteresowany, to zajrzyj w komentarz pod tym filmem, a znajdziesz tam link do tego filmu. No i oczywiście pamiętaj, że z dębu jadalne są tylko żołędzie, zatem nie zjadaj na przykład podkorza czy liści, są niejadalne. Kiedy zbierać żołędzie? No w zależności od pory roku, ale sądzę, że wrzesień, październik i to najlepiej przed opadnięciem pierwszych liści z dębu, ponieważ jeżeli opadną liście, to żołędzie będzie się trudniej zbierało. No i druga roślina, czyli słonecznik bulwiasty, nazywany także topinamburem. Topinambur pięknie kwitnie na żółto, podobnie jak słonecznik. Topinambur jest też rośliną inwazyjną, którą możecie spotkać na łąkach oraz nieużytkach, a zjadane są z niego bulwy. Bulwy, które właśnie wyglądają tak. Co ja mam w tym słoiku? Jest to kiszony topinambur, ale topinambur możecie zjadać także na surowo oraz po ugotowaniu. Jednakże nie gotujcie topinamburu zbyt długo, ponieważ będziecie mieli z tego jedną wielką paplitę. Topinambur zawiera 70 kilokalorii, ale jest bardzo smaczny. Jego kłącze można kopać w połowie jesieni oraz nawet na początku zimy. Jeżeli chcesz więcej posłuchać o słoneczniku bulwiastym, to odsyłam cię do mojego filmu. Link w komentarzu pod tym filmem. No i oczywiście zamieszczam kilka zdjęć, żebyś mógł poprawnie zidentyfikować tą roślinę. Raczej nie jest to topinambur. No, tutaj to takie nawet, jak gdzieś trochę ziemi dostały, to nawet takie powiększe porosły, nie? O, te to ładne, nie? Te, z tych to coś będzie.